Przepis na rogale z ciasta chlebowego. Tutaj mam wcześniej przygotowany rozczyn. Zrobiłem go z ciepłej wody, drożdży, łyżeczki cukru i 200 g mąki. Odstawiłem go w ciepłe miejsce i po 15 minutach tak wygląda. Teraz dodaję pół kieliszka oleju, płaską łyżeczkę soli i na koniec przesiewam pozostałą część mąki. Wyrabiam ręcznie około 5 minut, aż powstaje jednolita i zwarta masa. W razie konieczności posypuję mąką. Wyrobione ciasto przykrywam i odstawiam w ciepłe miejsce na około godzinę do wyrośnięcia. Po tym czasie ciasto przekładam na stolnicę, dzielę na dwie części i chwilę jeszcze wyrabiam. Wyrobione ciasto rozwałkowuję na placek o grubości około 0,5 cm. Rozwałkowując, próbuję nadać okrągły kształt ciastu. Z powstałego koła wycinam 8 równych trójkątów. Trójkąty zwijam ciasno do środka, tworząc rogale. Rogale odstawiam jeszcze na 20 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy rogale już wyrosną, smaruję je rozszczepanym jajkiem i posypuję makiem. Rogaliki wstawiam do nagrzanego piekarnika, piekę je w 190 stopniach. Po 30 minutach rogaliki są już gotowe. Rogaliki takie najlepiej smakują na ciepło z masłem domowej roboty. Jak zrobić masło? Możecie się dowiedzieć, klikając teraz w link, który jest widoczny u góry.